Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał dziś, niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Triumf wiary, nadziei i miłości. W Watykanie uroczystej mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszym świętem w całym roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Kończy święte Triduum Paschalne. Tajemnica śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa to dla nas chrześcijan istota naszej wiary. Tę odwieczną prawdę zwycięstwa życia nad śmiercią głosili dziś światu wierni uczestniczący we mszach świętych w kościołach oraz za pośrednictwem telewizji, radia, internetu. W Watykanie uroczystej Eucharystii w Bazylice Świętego Piotra przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. W południe Ojciec Święty wygłosił także wielkanocne orędzie. W przemówieniu papież wskazywał na zmartwychwstałego Chrystusa, który jest nadzieją i pocieszeniem dla tych, którzy cierpią z powodu pandemii. Pośród wielu trudności, które przeżywamy, nie zapominajmy nigdy, że jesteśmy uzdrowieni ranami Chrystusa. W świetle zmartwychwstałego nasze cierpienia się przemieniają. Tam, gdzie była śmierć, jest obecnie życie. Gdzie był smutek, jest obecnie pocieszenie. Przyjmując krzyż, Jezus nadał sens naszym cierpieniom, a teraz modlimy się, aby dobroczynne skutki tego uzdrowienia rozprzestrzeniły się na cały świat. I ora preghiamo che gli effetti benefici di questa guarigione si spandano in tutto il mondo. Ojciec Święty Franciszek zaapelował o pokój w udręczonej wojną Syrii, a także w Jemenie oraz Libii. Cristo, nostra pace, faccia finalmente cessare il fragore delle armi. Niech Chrystus, który jest naszym pokojem, położy wreszcie kres szczękowi broni w umiłowanej i udręczonej Syrii, gdzie miliony osób żyją wręcz w nieludzkich warunkach, a także w Jemenie, gdzie wydarzeniom towarzyszy głuche i skandaliczne milczenie, oraz w Libii, gdzie wreszcie widać drogę wyjścia z dekady sporów i krwawych starć. Niech wszystkie zaangażowane strony podejmą skuteczne starania, aby zakończyć konflikty i pozwolić narodom wyczerpanym wojną żyć w pokoju oraz rozpocząć odbudowę swoich krajów. Na zakończenie papież udzielił apostolskiego błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. W naszej polskiej tradycji szczególnie doniosłym momentem przeżywania radości zmartwychwstania są procesje rezurekcyjne. Ogłaszają one całemu światu zmartwychwstanie Chrystusa, a zarazem wzywają całe stworzenie do udziału w jego triumfie. W archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku msza rezurekcyjna rozpoczęła się o poranku. Tradycyjnie wierni wśród odgłosów bijących dzwonów i przy wielkanocnym śpiewie uczestniczyli w procesji, głosząc radosną nowinę o zmartwychwstaniu Pana. Zmartwychwstanie i nasza wiara są więc ze sobą nieodłącznie związane. Zmartwychwstanie nadaje sens tej naszej wierze. Mówił w homilii ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Metropolita Gdański podkreślał, że obecność Jezusa pośród nas jest rzeczywista aż po dzisiejsze czasy. Tak jak uczniowie po zmartwychwstaniu, tak i my dzisiaj musimy nauczyć się Go rozpoznawać. W tym celu trzeba pozwolić się najpierw sprowokować prawdzie o zmartwychwstaniu, z której zrodzi się w nas pytanie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Dlaczego potrzebuję Go spotkać? Dlaczego potrzebuję zaprosić tego Jezusa do mojego życia? To już Kraków. Tu w Wigilii Paschalnej w katedrze na Wawelu przewodniczył ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. W homilii metropolita krakowski podkreślał, że w tą świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego nasze chrześcijańskie credo, nasze wierzę nabiera niezwykle podniosłego wymiaru. W pełni świadome przeżywanie każdego elementu dzisiejszej liturgii jest równocześnie
naszym osobistym wpisywaniem się w to credo. W to credo, które od wieków stało się treścią wiary wyznawanej przez kolejne pokolenia chrześcijan, składające się na wielkie dzieje jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła. Bóg daje nam zbawienie tu i teraz, zmartwychwstaje w nas, podkreślał ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś w trakcie liturgii Wigilii Paschalnej sprawowanej w łódzkiej katedrze. To, co jest nowością Ewangelii, to jest to, że Jezus mówi, życie, które nazywacie wiecznym, jest dostępne tu i teraz, w samym środku tego świata, w jakim właśnie żyjemy. Jaka to jest nowina także na ten czas, taki właśnie, jaki przeżywamy. O tym, że pragnieniem Boga jest, żeby wszyscy ludzie byli święci, mówił z kolei podczas mszy świętej Wigilii Paschalnej w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika na Pradze ksiądz biskup Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski. Nie może być zmarnowany owoc nauczania, cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Byłoby to pogardzeniem, powiedziałbym, nie mającym oceny, a jednocześnie tragiczną przegraną każdego z nas. Wiara w zmartwychwstanie jest wiarą w samego Boga. Przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Chrystus zbawił świat, zbawił każdego z nas. Życzenia świąteczne Polakom mieszkającym w kraju i poza jego granicami przekazał prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Szanowni Państwo, drodzy rodacy w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Państwu nowej nadziei oraz wewnętrznego odrodzenia i spokoju. Niech te szczególne dni przyniosą wytchnienie od trosk dnia codziennego, aby z nowymi siłami realizowali Państwo swoje tegoroczne plany i zamierzenia. W polskiej tradycji Wielkanoc ma głęboki wymiar religijny, odnoszący się do najważniejszych prawd i symboli chrześcijaństwa. Przypomina, że ofiarna miłość to moc, która zwycięża zło, śmierć i zwątpienie. Niech więc obok tradycyjnych zwyczajów, ozdób i potraw nie zabraknie w naszych domach uśmiechu, dobrych rozmów i wzajemnej życzliwości. Niestety, to już kolejne święta wielkanocne, które będą inne. Będziemy je przeżywać, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo zdrowotne nasze, naszych najbliższych i innych osób. Wypełniamy zalecenia specjalistów, bo ufamy, że przyniesie to pozytywne efekty teraz i w nadchodzących miesiącach. Pomyślmy o tych, którzy najdotkliwiej odczuwają skutki pandemii. Okażmy pomoc potrzebującym, tak abyśmy wszyscy przetrwali ten trudny czas w dobrym zdrowiu. Wielkanoc to także budząca się do życia przyroda. Podczas minionej, dość surowej zimy długo czekaliśmy na nadejście wiosny, ale jeszcze bardziej na ponowne spotkania w szerszym gronie krewnych, przyjaciół i znajomych, na powrót do normalnego życia, pracy i wypoczynku. Życzymy tego Państwu z całego serca. Niech wyjątkowa atmosfera tych dni pozwoli nam spojrzeć w przyszłość z nadzieją i optymizmem. Niech umocni w nas wytrwałość i wiarę, że razem możemy pokonać pandemię oraz wszelkie związane z nią trudności. Szanowni Państwo, proszę przyjąć życzenia błogosławionych, pełnych zdrowia i pogody świąt wielkanocnych. Wesołego Alleluja! I na zakończenie prosimy Państwa o przyjęcie najserdeczniejszych świątecznych życzeń od całego naszego redakcyjnego zespołu. Niech zmartwychwstały Pan nieustannie obdarza Państwa swoim błogosławieństwem. Niech nadzieja, która płynie z pustego grobu, wleje do Państwa serc dar pokoju, którego świat dać nie może. Radosnych i błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Alleluja!